zaliczany do najcenniejszych zabytków architektury polskiej, Cieszyn od lat zachwyca wszystkich swym nieodpartym urokiem. Większość kamienic ma renesansowy rodowód. Okres odrodzenia był jednym z najważniejszych w długich dziejach tego grodu. W 1552 roku drewnianą zabudowę miasta zniszczył wielki pożar. Odbudowane domy były już murowane i zachowały, mimo licznych przeróbek, swój renesansowy charakter do dzisiaj. Wiek XVI był przełomowym nie tylko dla Cieszyna, można powiedzieć, że dla całej Europy. Wielkie przemiany kulturowe i religijne, jakie wówczas nastąpiły, odcisnęły swoje piętno nawet na czasach nam współczesnych. Nowe ruchy religijne, luteranizm i kalwinizm, bardzo szybko dotarły do księstwa cieszyńskiego, będącego wówczas pod panowaniem Habsburgów. W latach 1544-1611 wszystkie kościoły w mieście były użytkowane przez ewangelików. Książę Wacław Adam w 1568 roku ogłosił porządek kościelny, ujednolicający życie religijne kościoła ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim. Obejmował także szkolnictwo i opiekę społeczną. Dorobek kulturowy miasta w tym okresie prezentuje interesująca wystawa w Galerii Cieszyńskiego Muzeum. Mówi Maciej Oczkowski. Widzimy rękopis porządku kościelnego księcia Wacława Adama z roku 1568. Był to jakby statut regulujący życie nowo powoływanego kościoła tutaj na Śląsku Cieszyńskim. Eksponat o tyle cenny, że nieznany, w przypadkowych okolicznościach odnaleziony dopiero w latach międzywojennych w jednej z bibliotek cieszyńskich.